Hej. Dzień dobry. Serdecznie witam na 7. gminnym turnieju piłki nożnej szkół podstawowych, który odbywa się pod patronatem pani poseł Moniki Wielichowskiej, a organizowany jest przez Strzegomski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Strzegomiu oraz Publiczną Szkołę Podstawową w Stanowicach. Jest mi bardzo miło powitać na płycie naszego boiska panią poseł Monikę Wielichowską, pana burmistrza Zbigniewa Suchytę, zastępcę burmistrza pana Wiesława Witkowskiego, zarząd Ośrodka Sportu i Rekreacji w Strzegomiu reprezentowany przez pana Pawła Mosura i pana Grzegorza Luszewskiego. Witam przybyłe drużyny z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2, z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3, z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4, z Publicznej Szkoły Podstawowej w Goczałkowie, z Publicznej Szkoły Podstawowej w Jaroszowie, z Publicznej Szkoły Podstawowej w Kostrzy, z Publicznej Szkoły Podstawowej w Olszanach, z Publicznej Szkoły w Rogoźnicy, z Publicznej Szkoły Podstawowej w Stanowicach. Witam wszystkich nauczycieli i opiekunów. Moi drodzy, udział w turniejach piłkarskich rozwija sportowe pasje. Tu można zacząć przygodę z futbolem i dzięki sportowej wytrwałości rozgrywać mecze na wyższej rangi w przyszłości. Na tym boisku widać dzisiaj radość i pasję do sportu. Spełniajcie swoje sportowe marzenia i ambicje. Pamiętajcie, że sukcesy największych piłkarzy zaczynały się właśnie na takich turniejach jak nasz. Życzę, by turniej był dla was pierwszym przystankiem do sportowej kariery. Oddaję głos pani poseł. Szanowna pani dyrektor, panie burmistrzu i drodzy wy zawodnicy. Czy są zawodniczki? Bo może nie widzę. Jest jedna. To będę miała dla ciebie specjalną nagrodę. Dwie. No to będę miała dwie specjalne nagrody. Jak się pojawi jeszcze trzecia zawodniczka, to będą trzy i tak dalej. Jestem przygotowana. Słuchajcie, nie muszę chyba wam powtarzać, że sport to zdrowie. I że takie sportowe wydarzenia nie lubią długiego gadania, więc ja wam życzę dzisiaj tylko zwycięskich meczów, ale przede wszystkim gry fair play, bo tak naprawdę dla mnie wszyscy jesteście zwycięzcami, no bo wybraliście piłkę nożną, a nie siedzicie teraz przed komputerem na przykład. Więc im mniej zwolnień z WF-u, tutaj myślę wszyscy wasi nauczyciele i trenerzy potwierdzą, tym lepiej dla waszego zdrowia na teraz i na potem. Także wszystkiego dobrego. Dzień dobry, witam serdecznie. Przede wszystkim podziękowania dla Państwa nauczycieli wychowania fizycznego za to, że przygotowaliście mnie dzisiaj drużyny, że znowu jesteście na gminnych turniejach, jeden z kolejnych, ale siódmy już. Przed chwilą rozmawialiśmy z panią poseł, że już siódmy, jak ten czas leci. Bardzo dziękuję pani poseł za patronat i za całą inicjatywę jeszcze z poprzednim dyrektorem tego turnieju, który trwa i dobrze się ma, jak widzimy po was, uśmiechnięci, zadowoleni, chcecie pograć, więc miło. Nagrody przygotowane przez panią poseł, miłego dnia i zwycięstwa. Tak jak pani poseł powiedziała, wygrani już jesteście, ale jak jest rywalizacja, to trzeba ustawić pierwsze, drugie, trzecie i dalsze miejsce. Miłego dnia, wszystkiego dobrego.